Dobra, dzisiaj mam dla Ciebie 11 mini nawyków, które zmienią Twoje życie szybko i skutecznie. To są naprawdę mini nawyki, więc myślę, że możesz je wprowadzić, większość z nich od tak. A więc zaczynajmy. Pierwszy nawyk to 10 tysięcy kroków dziennie. Oczywiście jest to spoko, pomaga utrzymać aktywny styl życia i zapobiega siedzącemu trybu życia, czyli unikamy tego, czego chcemy uniknąć i dbamy o siebie w taki sposób. Jak nie stać się na 10 tysięcy kroków, to spoko, 7 wystarczy, nawet 3 wystarczą, bylebyś robił to codziennie, nawet o tym nie myśląc. Bo kroki to nie jest takie coś, nie powinno to być takie coś, że ty musisz o tym myśleć. To powinno być właśnie takie coś, że ty po prostu nieodczuwalnie nie czujesz, że robisz tyle kroków, a robisz ich po prostu tonę. I może to być wyjście z przystanku, przystanek wcześniej, w sensie wyjście z autobusu, przystanek wcześniej, albo wrócenie z pracy z buta, cokolwiek, albo po obiedzie, skoro i tak będziesz ociężały, wyjść sobie na dwór na 15-20 minut, spoko. Dwójeczka, mini nawyk, przyjmowanie witaminy D oraz witaminy C jako suplementu diety. Myślę, że to może diametralnie poprawić Twoje życie. Witamina D to budulec kości i niejako wpływa na testosteron, wzmacnia nas na treningach, jesteśmy silniejsi. AC to antyoksydant, czyli coś, co usuwa wolne rodniki i oczyszcza nasz organizm. Trzeci mini nawyk, czyli 1-2 szklanki wody po przebudzeniu. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. Spoko tipem jest jeszcze szczypta soli do szklanki z wodą, żeby elektrolity też napełnić z samego rana. Ale to się bardziej tyczy przed treningiem, ale szklaneczka, dwie wody z rana z szczyptą soli czy bez. Spoko, od ciebie zależy, jak to będziesz wykonywał. Czwarty mini nawyk, codzienne czytanie żałośnie małych liczb stron sprzyja nawykom czytelniczym, czyli wystarczy, że otworzysz książkę, przeczytasz jedną stronę i koniec. I rób tak codziennie i w końcu będziesz robił to częściej, więcej i będziesz miał fajny nawyk czytania książek. Ja ze swoim jednym z ziomeczków, jak chciałem, żeby on zaczął książki czytać, to ja mu kazałem, mówiłem mu: dobra, otwierasz książkę i czytasz jedno zdanie i zamykasz. I robił to przez jakiś czas. Nie wiem, czy to się jeszcze utrzymało u niego, muszę zapytać, ale nie chcesz jednej strony, jedno zdanie też przeczytaj. Piąty mini nawyk to po samym przebudzeniu zrobienie jednego ćwiczenia mobility pod sprawność ciała. Czyli mobility, jakieś rozciąganie może być statyczne, dynamiczne, albo po prostu mobility, jakieś ćwiczenia, jakaś krowa kot, nie wiem, jest bardzo dużo tego. Myślę, że jeżeli Cię to zainteresuje, to sobie zrobisz research, a jak nie, to dawaj znać w komentarzu, czy mam coś nagrać o mobility w przyszłości. Ale mobility pozwoli Ci być gibkim w sumie z samego rana, więc przemyśl sobie, czy byś nie chciał jednego ćwiczenia 5 do 10 powtórzeń zrobić z rana i po 2-3 latach, kto wie, może byłbyś totalnie innym człowiekiem, jeżeli chodzi o Twoje ruchy i Twoją ruchomość. Dobra, szósteczka, szósty mini nawyk, 3 głębokie wdechy i 3 głębokie wydechy przed rozpoczęciem jakiejś czynności poprawiają Twoją świadomość, że halo, teraz robimy coś ważnego i skupienie tutaj. To po pierwsze. Po drugie, oczyszczasz trochę umysł, dotleniasz się i 3 oddechy, no kurwa, myślę, że każdego na to stać. Proste. Siódemeczka, siódmy mini nawyk, codzienne stosowanie pozytywnych afirmacji. Pomaga regulować nastawienie umysłu i samoocenę. Co to znaczy? Że piszesz sobie z rana w notatniku, w zeszycie, albo nawet możesz ustnie w głowie sobie to powiedzieć, że nie wiem, jestem zdeterminowany, jestem niepokonany, jestem pewny siebie, jestem ambitny. I mówisz sobie, wmawiasz sobie te słowa. Niekoniecznie muszą być to słowa, które cię jakby, z którymi się utożsamiasz, ale mogą to być słowa, które w przyszłości będą ciebie utożsamiać, bo wmawiając sobie takie mantry codziennie, w końcu taki będziesz. Tyle.
Dobra, ósemeczka, słuchanie podnoszącej na duchu muzyki. Co to oznacza? To, że na przykład możesz sobie puścić muzę do różnych aktywności. Na przykład, jeżeli nie chce ci się pójść na trening, najpierw sobie usiądź, załóż słuchaweczki, puść sobie jakąś fajną muzę. I co? I tak sobie posiedzisz, posłuchasz tej muzy 10 minut i może sobie w końcu stwierdzisz, że kurwa, no, pora iść na trening, pora się poruszać. Spróbuj, daj znać, czy działa, ale myślę, że spoko nawyk. Dziewiąteczka, no to ograniczenie social mediów może pozytywnie wpłynąć na twoją psychę. Po pierwsze, nie porównujesz się z nikim. Jakby nie dostajesz hejtu, jeżeli działasz coś w sieci. Masz więcej czasu dla siebie, nie jesteś rozproszony, same zalety. I mówię, tu jest ograniczenie. Nie mówię, że musisz się do zera odciąć, bo to jest bardzo trudne i lepiej toksyczne nawyki czymś zastąpić, niż od razu je wyjebać. Dziesiąteczka, czyli dziesiąty mini nawyk, mycie zębów po posiłkach, pomaga ci na przykład z podjadaniem. No i pozytywnie wpływa na higienę jamy ustnej. Czyli na przykład, jeżeli na przy czujesz, że jesteś wkurwę głodny, a sobie już na przykład obiecałeś, że dzisiaj nic nie jesz, to możesz umyć zęby i gwarantuję ci, że nie będziesz miał ochoty wsadzić jedzenia do mordy, która jest w Colgate'cie. Spróbuj sam. Myślę, że kiedyś pewnie piłeś kawę albo jadłeś po umyciu zębów i nie jest to najlepsze przeżycie w życiu. Są lepsze przeżycia i to wiem ja i ty. Jedenasty i ostatni mini nawyk, czyli zadbanie o higienę snu. Czyli o wstawanie o tych samych godzinach, zasypianie o tych samych godzinach i godzinę snu sobie wybierz. Rekomendacje to są od 7 do 9 godzin. Ja śpię 7 godzin i mi to wystarcza. Jak śpię 8, to jestem z rana taki zamulony. Jak śpię 9, to jest w ogóle kurwa katastrofa. Więc śpię około 7 i zawsze wstaję o 6, a zasypiam. Oj, żeby nie skłamać. 7 godzin i 15 minut jakoś sobie wyznaczam, żeby mieć te 15 minut na zaśnięcie i żeby serio spać te 7 godzin. Więc to jest taka propozycja tych 11 mini nawyków. 11 mini nawyków ode mnie. Mam nadzieję, że jakieś ci się spodobają i je wdrożysz w życie. Dawaj znać w komentarzu, co o nich myślisz. No i do następnego.